Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dziś ze mną jest Skier oraz Bertbert. Dzień dobry. Siema. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj będziemy dzisiaj robili taką akcję. Jest jedna osoba w szpitalu, która jest uzbrojona w karabin i dwóch policjantów, którzy dwóch będą... Dwóch niebezpiecznych policjantów. Tak, którzy muszą zdjąć po prostu tego gościa. Taka sytuacja. Dostaliśmy wezwanie. Wezwali nas. Tak, przyjedźcie po mnie, nie? Dobra, Bebet, już jedzie tak rzeskie, dawaj. Ojej, jadę. Dawaj, syrenki. Dobra. Tylko później wyłączcie, zanim wysiądziecie. Będą wyły za... Co to jest? To jest tu? Jezu, co to się dzieje? Co to ma być? Co się dzieje w ogóle? Obiekt strzela już. Jadę na... Gdzie jest obiekt? Gdzie jest obiekt? Na dachu jest obiekt. Na dachu, dobra. Obiekt na dachu. Trzeba go zdjąć. Wyłączam syrenki. Chciałbyś. I wysiadam. Patrzcie teraz. Gdzie on jest? Nie wiem. Herbercie, musimy wejść do środka. Nie ma innego wyjścia. Dobra, to jest 5 pięter ogólnie rzecz biorąc, także będzie bardzo ciężko go znaleźć. To jest wejście, Paweł, Herbert. A, tu. Rozdzielamy się, czy razem idziemy? Rozdzielamy się? Rozdzielmy się, bo tak od razu... Będzie łatwiej. To ja biorę pięter, czekam, muszę zobaczyć. To jest, nie wiem jak wejść. Ten budynek jest dziwny. To jest trudne, to jest ogólnie 5 pięter, także musicie uważać. Tu jest piętro, dobra, mam. Okej. Gdzie wchodzi się? Dobra, to są w ogóle, co to jest? Chodź, Berbert, tutaj chodź. Berbert, gdzie ty jesteś? Berbert się zgubił, stary. Ej, ale ty nie masz się respić tutaj. Przecież ja się nie zrespiłem tutaj, typie. Ty wszedłeś na górę tak szybko? Wszedłem na górę. No co ty? Wszedłem na górę. Nie sprawdzałeś po kolei? Co? Widziałem cię po prostu na dachu. To jest ostatnie miejsce, gdzie obiekt był. No nie. Poluję na niego. Ej, Skier, pomóż mi tutaj. Bo on tu jest, on tu jest. Które piętro? Na samej górze? Na samej górze jest. O nie! Możesz powiedzieć ble. Akurat wiesz, gdzie leżysz? Nie wiem. W krematorium, które podpaliłem. Jak to podpaliłeś? Normalnie ogień bucha tam. Taka sytuacja. O kurde, nie! To nie jest takie policja, łatwe, co nie? Policja, staw, nie podlec do góry. Co? Ja ci zaraz dam, typie. Do góry ręce, typie, o nie. Czy ja cię w ogóle obiłem coś, Paweł? Nie wiem. Tu nie widać HP w ogóle. Bo ja nie widzę. Nie widać HP. Ale to leżycie obaj, dobra, to spróbujcie jeszcze raz. Spróbujcie jeszcze raz w takim razie. To raz tak, tylko czekajcie, ja wezmę tutaj jedną rzecz, zrobię. Dobra. Stało się coś bardzo dziwnego. Tak, bo ja tutaj musiałem, wiesz, jedną rzecz... On nam auta usuwa. Nie, po prostu kwestia jest taka, że... Czemu ja siadam na tym cały czas? Czekaj, o! Bert! Co? Co ty robisz? Co wy robicie? Co on zrobił? Ja chciałem wziąć auta mojego! Ja chciałem tylko wziąć do mojego auta. No to wróciliśmy. Bert oczywiście musiał rozwalić cały szpital. Bo ja po prostu jestem policjant bez zasad, nie? Wbijamy... Berber rozwalił wszystko, cały system. Tak, cały system. Dobra, przybyliśmy znowu na miejsce. Runda druga. Dobra, ja już tutaj przygotowany. Tym razem właśnie zmieniliśmy w ogóle tutaj zasady troszkę. Tak. Bo karabin okazał się zbyt OP. Okay. Paweł! Paweł! Bert. Pierwsze piętro, od razu tutaj, masz na górze. Dlaczego? Nie podpowiadaj mi, Skier. No, nie masz pod... Co za gościu, no! Ale na piętrze przecież wiedział, że byłeś, nie? Widzi moje ciało tam leżące. Twoją zwłokę widzi. Czyli daleko nie wszedłem. Ja sobie Berberta podróżuję. Oglądam go sobie. Okej. To pewnie wszedł wyżej. Jak King Kong na dachu. Jak on mnie szybko wykończył bez strzelania. Widzisz? Słyszę kroki. Nie tu, Berber, nie tu. Grubas, normalnie tupcza. Tupcza. O, jest strzelanina. Strzelanina w szpitalu. Przeładowuj. Idź z nim. Pokaż, jak ja się dawaj, chodź tu, no. Chodź tu do mnie, chodź tu. Police brutality, coming up. Sam jesteś brutality. O, kurde. I czemu ja tak wolno strzelam, tym kurde? Bo chyba w miejscu... O nie!
No. Jest! Dobra. Po prostu okej, to dwa razy. Czemu ja tak strzelam tym pistoletem? To co, teraz to chyba zmiana musiałaby być, co nie? Tak, teraz zmiana, no. Teraz zmiana, dobra, czyli ja w takim razie respię się na F-cę tutaj na zewnątrz, już jako policjant. To chcę teraz być. Kryminal czy policjant jeszcze? Jak chcesz? Wojenny. No to dobra. Bezkryminalny. Bezkryminalny, tak jest. Tylko zmień sobie na kryminal, nie na policję. Joba sobie zmień właśnie. Miał szybszy ten. O, właśnie, ten jest szybszy pistolet. To jest złoty pistolet, tak? Na FC weź tam się gdzieś teleportuj w dowolne miejsce. I lecimy. Tylko bez interakcji z jakimś przedmiotem w szpitalu, żebyś nie rozwalił szpitala znowu. Dlatego wolę tu sam wejść. A, dobra. Czyli co, Paweł 2-0, nie? Dobra, spoko, niech będzie. Chociaż te pierwsze trochę nie powiedział, to takie półtorej. Bo tam karabin był jednak, nie? Teraz zmiana zasad, także... No, dobra, skie, wchodzimy razem, nie? Myślę. Okej, okay, dobra. Pierwszy. Ja dobra. Się kołam za tobą. Spoko. Czekaj, nie wiadomo gdzie się schował. No może być wszędzie, wiesz? Tutaj nawet na dole może być przecież. Ja tutaj właśnie... Jest dużo miejscówek. Różne. Trzeba się ruszać szybko jak w cesie, albo jak w tym. No nie, no stary, bo jak wyskoczysz mu, to on to od razu ci rozwali przecież. Nie, nie rozwali. Wy też przecież możecie mnie. Ja go zaskoczę, patrz na to. Bo ja na przykład mogę... bardzo zraczyć moją celność. To jest pediatra, Paweł, chodź cię uleczymy. A gdzie jest psychiatra? Gdzieś też na pewno jest. Jeszcze potrzebny jest tego, potrzebny jest jeszcze trener do Pawła. Dobra, czekaj, spokojnie, wchodzę. Czemu tu jest chamber napisane? Co to jest w ogóle? Co? Jakaś... ta jest? O! Co to? Tu jest! Nie, dwóch tu Boże, jest. Boże, masakra! Dobrze, zasłoniłeś swoim ciałem. Zasłoniłem, o nie! Ja nie chciałem wcale! Bert? Co tam, Paweł? No, a to Paweł co tam? Nie. No bo żeś mnie wykończył, ja zasłoniłem Pawła swoim ciałem. Szlaken paken, normalnie. A ja nie chciałem go zasłaniać. Chcę, jak to powoli strzela strasznie. No, no jest strasznie wolny. O, podjeżdża w ogóle. Po co tu już? To ja mam podjeżdżać ciebie. O! Dobra. Nie, wykończ. O nie, masakra. Dobić. No nie mogę, dobra. Bardziej martwy nie będzie, zostaw go. No właśnie, dobra, podejście numer 2. Aha, to czekaj. Podejście numer 2 jeszcze. Tak, no oczywiście. Chowaj się, chowaj. Dobra, zobaczymy, nie wiem gdzie on jest teraz. Pierwszy, tylko teraz ty mi zasłoń, co? Zarówno ładnie ogólnie, wiesz? Ale to było dobre, nie, bo on się rozwalił, wiesz. Dobra, to pilnie. Co to było? To nie ja. Słyszałem coś. Pierwszy. Ja poczekam. Okej. Okay. Co? Oj. Ktoś strzelał. A to ty, dobra. Ja nie chcę do góry iść pierwszy. Nie, bo tam przyczajony jest na bank, nie? Ja to czuję. No na pewno, jestem przekonany o tym. Idź. Podjeżdżamy go. I stać! FBI! Ej, ręce na sufit, SCIS! Głowa na glebę! Dobra, spokojnie. Jezu, no co mnie straszysz? Nie, tu nic nie ma, to jest pusto. Ci do góry musisz iść. Chyba jeszcze wyżej. Pierwszy. Czekaj, co nie ma? Jak spadasz z góry. Kurczę, tam... Bert! Tu policja! Policja zawsze musi przegrać, pamiętajcie o tym. Tak. Jezu, tu jest normalnie tych pokoików. Ja mam taką schizę, że po prostu któryś może za mną stać i mnie po prostu prankować cały czas. No nie? Tak. Czekaj, w każdej chwili mogliście tu mnie wleźć już. Kurczę, dobra. Okej. Okay. Uwaga. O, na zdrowie. Okej. Okay. Dawaj, bieg. No jestem. Jestem, po lewej! To jest prawa, nie lewa. No to przede mną. Powiedz, że leżysz, powiedz... Nie, jeszcze nie. Ale dostał w twarz chyba. Dobra. Czekaj, idę. Dobra. Poświęcę się. Oła! Dobrze! Czemu do mnie strzelasz? No bo... Przepraszam, był za tobą, musiałem go przestrzelić przez ten. Musiałeś go przestrzelić przez mnie. No tak, no co ci poradzę. Aha, to fajna dobra, policja. Żegnaj. Fajna policja, no. Dobra, teraz pora na skie chyba. Tak, teraz ja będę ten. Tak jest. Błażę do góry sobie gdzieś. Okej. Dobra, Berber, chodź, idziemy. A, tylko muszę Joba sobie zmienić jeszcze. Tak, zmień sobie, tak. Dajmy mu chwilę czasu. Bo... Tak, mówisz? Proszę wyjść z rękami do góry. Proszę wyjść, bo inaczej wysadzimy budynek. Nigdy nie wyjdę.
Dobra, ostrzelać! Wbijajcie. Wchodzimy tu. Dobra, nie strzelaj we mnie, Paweł. Nie, ja ostrzeliwuję szpital ogólnie, wiesz? Sam szpital ostrzeliwujesz? Jeśli tak, to się powiesz. Trzeba sprawdzić, czy go na parterze nie ma zawsze. No, różnie bywa, nie? Wiesz, także... Jezu, jak się wystraszyłem tego, masakra. Najgorzej, jakby... Nie, czekaj, trzymamy się razem, bo później mnie... Uwaga, idę, spokojnie. Jezu, już bym strzelał w ciebie. No właśnie, dlatego poczekaj, spokojnie, chodźmy razem. We dwóch... Siła. We dwójkę, pamiętaj. Tak. We dwójkę. We... Słyszysz? Słyszę. A nie, to nasze kroki, dobra. Nie, to były też jego, to były też jego. To nie były moje. No, bo on pewnie stoi gdzieś, kurde, na rogu. Musimy bardzo uważać. No nie wiadomo, dobra, ten... Śmigamy, śmigamy. Czekaj, nie blokuj mnie tam z tyłu, bo ja dobra. Taką fajną taktykę, taką... Nie ma. Okej, okay, taka ły, dobra. Ups. Tu nie ma taktyki, za chwilę zmienimy w ogóle na karabiny, wiesz? Chyba wszyscy po prostu na karabiny będziemy śmigać. I na RPG. A później na końcu na RPG, dokładnie. Dobra, tu czysto. Policja chyba z RPG-iem. Nie, tu nie ma. Czysto. Nie, bo wiesz, bo jak jest bardzo niebezpieczny przestępca, to... Bajeny nie, Ski jest lightowy. Ski jest lightowy, przecież to jest... Stoi! Stoi tam? Na balkonie jest. O ty pysiaczku, ty. Przeładowuję, bierz go! Przeładowuję. No już teraz nie. Widzę go. O mam nie, go. Kurde. Mam go. Dobrze, mam go. Ładnie, mamy to. Mam jego broń. Czekaj, dobra. Dobra, teraz ogólnie musimy zrobić tak, tak że... tylko właśnie, ja wezmę sobie w takim razie coś takiego, a wy weźcie policję, ale z karabinkiem. Policja na karabinku. Dobra, dokładnie. Nie będzie. Dobra, to idźcie tam na dół, ja zaraz gdzieś się zrespię w środku. Czekajcie, gdzie by się zrespić tak, żeby trochę ten... Dobra, gotowy. czekaj, mówię kolega wykończył, wiesz? A! Kolega mnie wykończył. Musimy szukać go. Ręce do góry, na glebę, policja wjeżdża. Majtki w dół, pieniądze na stół. Gdzie on jest? Ja nie żyję, nie mogę mówić. Nie żyję, nie mogę mówić. Ale ciało, daleko nie poszedłem. Co to jaka strzelanina! Gdzie on jest? No, przestrzał do ciebie, nie? To bardziej blisko. No wiem, ale... Dobra. O, pięknie. Dobić. Dobra. Tego się nie spodziewali, że będę na samym dole, po prostu przy drzwiach czekał, nie? Dobra, podejście numer 2, poczekaj, muszę znaleźć sobie jakąś miejscóweczkę. No właśnie, poczekaj chwilę. Poczekaj, znajdę sobie jakąś fajną miejscóweczkę, w takiej, w której się jeszcze gdzieś tam nie byliśmy, absolutnie. W ogóle. W ogóle tam nie byliśmy przecież, ani razu. Ja muszę zregenerować piwnica, ramę. Paweł, piwnica. Dobra, jestem gotowy. Jest piwnica w ogóle? Na szczęście nie. Karabin przeładowany. Zaraz wam tu wjadę. Nie zdziwiłbym się, gdyby był w tym samym miejscu, ale nie mogę. Teraz możesz sprawdzić, nie? Tu jest pusto. Dobra. Kuchnia jest pusta, chyba jest kuchnia. Nie, tak się wystraszyłem. Nie strasz. Zaraz sami się rozstrzelają normalnie. Bez kitu. Paweł. Nie ma mnie tu. Paweł, głowa do góry. Głowa do góry, chyba ręce do góry chcesz powiedzieć. Ja się go boję. No chodź tu, ja czekam na was. Boję. Czekaj, bo się rozdzieliliśmy się z Kiewem. O, tu jest! Gdzie? Dobra, nieważne. Ale wiem gdzie jest, mogę ci powiedzieć. Jak zobaczysz zwłokę z Kiewem. Będę leżał. Tak. Ja tam będę. Kurde, rozdzieliliśmy się, to było najgorsze. Kurde. Dobra. Zraszowałem za mocno. Ewidentnie. On będzie wiedział, gdzie ja jestem. Bo nie będzie słyszał. No na pewno. Tak, bo jest przyczajony ogólnie, wiesz? Sam jest przyczajony tygrys, to ukryty smak zboczona świnia. Zboczona świnia właśnie. A kurde, gdzie on był? Gdzie? Gdzie ty w ogóle jesteś? Właśnie nie wiem, bo... Tu nie, kurde. Tak, na którym ty piętrze jesteś, Barber? No to wyżej musisz wejść, stary. Ewidentnie. Dużo wyżej. Ja ogólnie się już przemieściłem, wiesz, Barber, także nie licz na to, że ja będę stał obok ciałka. No, ckie.
stój tam. Boskiego będzie... działka z kie. Tak. Boskiego działka. Co jest? To się nazywa pułapka. Jaki fake. Ale nie, ja to ciało zauważyłem w momencie, kiedy w ogóle wszedłem już do tego pokoju, nie? Tak mówię, co to jest? Co to jest? Poduszka? Okay. Co to jest? Co to poduszka? No właśnie, dobra. Ja teraz będę policjant, proszę bardzo. Skie, może teraz ty. Zostaję właśnie u góry już, nie? Dobra, Berber, jesteś gotowy? Chyba tylko tak. Dajcie mi sekundkę, muszę się przemieścić jak dobrze, delikatnie. Dobrze. Dobra, ja jestem gotowy, możecie wchodzić. Dobra, wbijamy, chodź. FBI, open up! Wbijamy, wbijamy! Zbój te drzwi. Jak nie? Strzelają, może. Na wszelki wypadek. No. Profilaktycznie. Ja nie mogę się doczekać, że zaraz będą RPG, nie? Nie. Chłopie, no, my nawet nie wejdziemy, tylko rozłożymy ten budynek po prostu. W sumie po co wchodzić, nie? Bo tak, dokładnie. Ważne, by podejrzanego zneutralizować. No tylko ostrożnie teraz, bo jak on zacznie strzelać, to już po tobie od razu, nie? Jak cię zauważy. Chyba, że będzie niecelny, to wtedy ja tak. Nie mogę kucnąć. No wiem właśnie, bo to jest fajne. Bo nie masz kolan, pamiętam. Właśnie tak, kolan. Masz kolan właśnie, dokładnie. Urwali mi kolana w ogóle. Jesteś Lego ludzik. Lego ludzik. Dokładnie. Jestem sznajper z M4. Dobra. No wchodźcie, panowie, ja no, muszę czekać. Wypchaj się, nie będę się śpieszył. Nie, nie. Paweł, idź pierwszy. Paweł. No chyba skie. Tutaj zginąłem wcześniej. A! Co jest? Boże. Ale... Najgorsze jest to, że tu jest tyle szarych elementów. Wszyscy są szarzy. On jest też szary. No, bo on nie zmienił postaci. Czemu ja widzę nikskie? Co jest? Bo szukujesz! Najgorsze jest właśnie to. Czemu ja widzę twój nikskie w ogóle? Jakby co... Niki swoje. Skie, nie zmieniłeś, zmień się na tego, na żołnierza, żebyś był zielony, bo ja myślałem, że to Berber na początku. No to jest nie. A bo ty byłeś policjantem, Skie, tak? No. I ja normalnie widziałem twój nick. O, dobra, od razu lepiej. Dobra, podejście numer 2. Przeładowanko. Kolejne podejście? Kurde. Tak, jest, drugie podejście, proszę bardzo. Abu. A nie ma. Okej. Okay. Abu. A nie ma. Dobra, spokojnie. Kurde, gdzie ja tu mam wejść? O, okej. Tutaj wejdę. Tutaj nie ma, to spoko. Tutaj was zaskoczę! Zaraz zaskoczę, chłopie! Czekaj. Co? Dawaj. Dawaj z butem. Najgorsze to jest wejść mu pod celownik zaraz, nie? Bo ja zamykam oczy i auto puszczam, wiesz, od razu wtedy. Takie... Czekaj. Oczy zamknięte, panic mode i auto. O! Gdzie, kurde, znowu? A mnie bolą plecy teraz. Widziałem ciało, kurde. Okej, okay, jest strzelanina. Wzywam posiłki. Wzywam posiłek, frytki z hamburgerem. Nie blokuj, co swój karabin, kurde. No. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że właściwie policja zawsze przegrywa, nie? Dobra, teraz Bert, nie? Ale to jest najgorsze, nie? Strzelasz, podchodzisz do jakiejś kanapy i nagle postać ci po prostu chowa broń, bo nie może strzelać. Tak, no, przejść, nie? Tak, no, to jest taki moment, że nie można strzelać faktycznie. Czyli fizyka działa, nie? Jakby nie patrzeć. Tak. Beber, zmieniłeś się na tego, na żołnierza? Beżowy albo zielony, obojętnie. Z karabinem. Okej. Okay. Dobra, wchodzimy z kim? Tak, idziemy. Dobra, chodź. Albo nie, ty pierwszy. Kurde. Na brutala wchodzimy. Tak, na brutal. Nikogo tam nie ma? Dobrze, idziemy dalej. Jak umrę, to usłyszysz pewnie. No nie, ale to będzie świńskie. Co? Jakie świńskie? Zobaczycie. Chyba, że sam umrę, to pewnie będzie jest, ten. Pewnie jest wcelowany, znając życie. No. Nie wiem właśnie. Celowany... Okej. Nie Ja tam nie chcę iść. Tego się nie spodziewałem w ogóle. O rany. Biedny Paweliś normalnie, co on tutaj robi? Jezu, jak się jego też wystarczy. Ej, oba się zginęliście! Ej, oboje zabiliśmy! A faktycznie zabiliśmy się nawzajem! Okej, okay, nikt nie przeżył. Dobra, pora. Czyli policja wykonała swoje zadanie, tak. No tak, ale poświęcili się. Poświęcenie dwóch ludzi na jednego. Tak, nie? Dobra, teraz moja kolej, także ja już się respię w środku. Kwestia tylko teraz taka. Weźcie sobie na przykład tych... No nie możecie mieć dwóch różnych. No nie możemy mieć. No, weźcie tych samych. To z RPGami. Armed Force, z RPGami, Armed Force, ale. Armed Force.
Dobra, to ja wezmę tego deserta, żebym się wyróżniał. Dobra, okay. Wojsko kurde mu wbija na Ale chatę. Teraz RPG lecą. Nie, to jest takie... RPG jest tyle. Ja mam nadzieję, że ten szpital nie jest zrobiony z czegoś, że może się rozpaść na miliony elementów. Może, tak mi się wydaje. Myśmy w niego wjeżdżali ostatnio, także rozpadał się. No. Także trzeba będzie go naprawiać później. Po tych nie, RPG-a. Co ty, po co? No nie! On się na pewno spali. Nie strzelaj do mnie. Oj. Coś nie. Sypło. Kto to był? Schody zniszczył, nie da się wejść. O nie! Dobra, mam go. Przecież ty mnie zabiłeś. Kto mnie zabił? Co? Gdzie on jest? Skąd on mnie zabił? Skąd on mnie też zabił? Janaś, a to nie żyjecie już? No nie. A. Strzeliłem w ciebie prosto, kurde, Paweł. Strzeliłem prosto w ciebie. Dobra, przeżył. Bo schody się zepsuły, także ja tu wezmę już, czekaj, już zlatuję. O rany, czekaj, źle. Właśnie widzę schody, kurde, zepsute, nagle strzał z RPG-a, patrzę u góry na schodach, o nie. Dobra, naprawiłem. Czekaj, już się gdzieś schowam. Niech będzie, że tutaj. Dobra, pięknie, gotowy jestem. To idziemy? Idziemy, nie? Ale co to było w ogóle? Okej. Okay. Ja myślałem, że ja jego zabiję. Ja to sobie tak robię jak swacić i przez okno wchodzimy. Co? Nie, wybiję okna. Zaraz ci wybiję zęby. Chciałem z okno wejść. Zaraz będziesz miał po zębach. Zaraz zobaczymy. Zaraz. Gdzie on jest? Dobra, czekaj. Co tu, że tych po prostu footstepów jest? Ja w ogóle... Trafiłem cię? Tak, nie, tak. Znaczy ja nie wiem, kto trafił. Dobra, trafiłem, mam go, zobacz, tu leży. Faktycznie. A wiecie co? Poczekajcie tam jeszcze chwilę. Bo mam jeszcze brata. O nie, co? Bliźniaka, tak. Ma. Jakiego brata? Gdzie, skąd? Tak, płonący ninja. Coś płonie. Coś podpala właśnie. Tak? Nie. Co on pali? Co on pali? Teraz wydostańcie się z płonącego szpitala. O nie! Wydostań... Palimy się! Wydostać się! Upali wszystko! Wyjście! Wyjście! O, wyszliście! Ej, w ostatnim momencie wyszliście! Patrzcie, co się dzieje w ogóle! Easy! A tak się płonie wszystko! Nie, stary, tam ostatnie piętra płoną, praktycznie. Gdzie uciekasz, ty? Prawdziwy policjant ucieka! Co za gałgan normalnie, nie? Dobra, to co teraz? Teraz chyba pora na... skie, tak? Tak, już wbijam do środka, no. Okej, ja już to dobra, naprawiłem. Dobra, kolejny policja przybywa na dobra, tylko zmień sobie oczywiście na tego. Już. Na Deserda. Desert Wormsa. Okej, okay, I'm ready. Tylko nie nasze auto służbowe. Musiałem sprawdzić, czy rakiety działają. Poczekaj. I'm ready, dawajcie. Tak? Poczekaj, ja tu spróbuję. Chodź, wbijemy okno normalnie. Czekaj. No oknem się wbije. Gdzie ty lecisz, Bert? Co? A bo się w ogóle chciałem powiedzieć. Kurczę, co ja się będę się szczypał też. Ej. Przychodzą ścianami pewnie. Weź tu, ostrzeliwujemy go z tego, z RPG-u. Dawaj. Co? Może go trafimy. Wyposzymy go. Tak, dawaj, tutaj z zewnątrz, tak. Tylko żebym Berberta nie trafił, on do środka. Jakbyś mnie trafił, to by było przykre. No nie. A ty jesteś na dachu? Nie. Nie mów mu, no kurde. O nie, Berber! A! Okej! Okay, przepraszam! Jaki oszukista! Siory! To dobra. Musieliśmy się minąć z okej, okay, tutaj dużo elementów leży, trzeba uważać teraz, żeby... I to dawaj go z dwóch stron, kurde, go zajdziemy. Próbujcie. Tylko wiesz, trzeba teraz ostrożnie. No, dużo. To uwaga, jestem tutaj, uwaga, wychylam się do ciebie, Bert. Wychyla się do ciebie. Nie wychylaj się tu, do Berbie z RPG. Uwaga, prosto uwaga, spokojnie. To ja, to tylko ja. Go znowu. Niemożliwe. No, musiałeś go minąć, bo kurde, bo ja byłem na samej górze, tego nie było tam. Nie, aż przez samego. Jak to? Co to jest? Jak się Jezus Maria, co się dzieje? Ale jaka miejscówka w ogóle? Co to jest? Normalnie no... O nie. Bez szans? Bez szans. Dawaj, Paweł! Jak to? Gdzie ty jesteś? Chodź. Nie, ja się boję, nie? Dawaj, kocie. A ten szpital fajny, kurde, fajnie. Ja się boję. Dobra. Jakiegoś zamku jeszcze przy okazji. No chodź, Paweł. Dobra, tam go nie ma, już wyspłonął. On pali wszystko, świnia znowu. No włączyłem krematorium, co chcesz? Aha. No.
Dobra, nic. Trzeba to rozwalić po prostu. Może go gdzieś trafię. Tak, próbuj. Dobra, co robi Paweł? Dobra, nie, Paweł stary, nie to błądzi. Wiem, czy... No błądzę, no, co mam powiedzieć? O, coś kombinuje, coś mi się wydaje. Kurczę, nie wiem, czy ty... Gdzie on może chodzi, słyszę go cały czas, chodzi. O! Dobra. Spokojnie. No, dawaj. Paweł, chodź. Specjalnie tu włączyłem ognie piekielne. Zrobimy ci zabieg. Trepa na tej czaszki. O, mówisz, tam jesteś? Słyszę auto na zewnątrz. Ale nie, spokojnie, nie wchodzę. Ja nie żyję, dawaj. Rany, bez jaj, naprawdę nie mogę znaleźć bryckie normalnie, gdzie on jest. No dawaj, Paweł, szukaj. Gdzie ty mnie znajdź, co? Raszuj. Ja się nie ruszam. Pokaż, czekaj, ja tu będę za sobą palił normalnie, żeby... Wszystko tak będziesz palił. Tak. Okej, tu chyba nic nie ma. Ej, Paweł, mogę ci zadać pytanie? Ło! Skąd on się wziął? Czekaj, gdzie ty byłeś? Był w takim miejscu po prostu, że no... Paweł, tu byłem na F-ce, zobacz, tu w tym miejscu stałem. A! Ej, faktycznie! O, kurczę. Zdolony idealnie wejście. Masakra po prostu. No zero szans, naprawdę. Ja się go przestraszyłem. Dobra, tak. Pora na Bertberta, myślę. Tak. Czekaj, muszę tylko... O, nie, dobrze, że to pora zrobić. Na przygodę. Tylko wiesz co, poczekaj, naprawię budynek. Pyk. Okej. Okay. I potrzebuję. Proszę bardzo. Dobra. Berbert jest... dobra, poszedł, tak? Okej. Okay. No i tam leci sobie. Popatrz, patrz, możemy patrzeć jak idzie. Właśnie widzimy teraz, gdzie idzie właśnie dokładnie, no. No dobra. To co, wbijamy? No, chyba musimy, nie? Dobrze! Co on Wal w niego, no nie wchodź teraz, tylko patrz! Aha, dobra, czyli po prostu wbijamy się. Tak, rozwalamy budynek, po prostu. Spoko. Wypłoszymy go. Tak, wypłoszymy. Wypłoszymy normalnie łobuza. Co za koralik. Perbe! Czekaj, chodź tu. O nie, jakie błędy, co jest? Ach. Pokaż się, Berbert, gdzie jesteś? Dobra. Ops. No, coraz mniej zostało go. Patrz. Chciałem tego... Stary, zaraz normalnie ten, się rozpadnie cały budynek. Chyba tak, jak no. Jak tak dalej pójdzie. On się musi wychylić zaraz, zacząć strzelać chyba. No będzie musiał. Nie ma innego wyjścia. Ja właśnie nas dobiegam, żeby mnie nie trafił przy okazji. A no tak, no bo on też ma RPGa przecież. No, jakby nie patrzeć. Czemu dobra. Nie da się tędy przejść? Dobra, ostrzeliwujemy z zewnątrz cały czas. Ten budynek zaraz się zawali normalnie. No, mam to zwiększyć dziury w ogóle teraz już, nie? Ja tutaj dbam o niego z Pawłem, żeby tam wiesz, jakoś tak... O świnia! O ty świnio! Co się stało? Trzeba było działać szybko. O ty świnio, nawet go nie widziałem. Co za gałgan, gdzie on jest? A ja Halo? Wiem, gdzie on jest, ja wiem, gdzie on jest. Ale mnie ustrzelił, kubany. To jest tyle klocków, nie, bo ja tak mówię, kurde, skąd tak strzelają mnie? No z zewnątrz. Nagle, o, no. Z zewnątrz. Ty no, ej, bez ja. Jaj. Czekaj, no totalnie nie wiem, gdzie on może być teraz. Ja się w ogóle zgubiłem, nie wiem, gdzie tu się chodzi teraz. Wyżej nie ma schodów, nie? No, nie można wejść wyżej. Musisz się teleportować w górę jedno. Co? Jest! Trafiłem go? Sam się zabiłem, najgorzej. Sam, nie sam się o, zabił. O! Spadł! Jest! Czekaj. Nie tak. Sekunda. On jest u mnie u góry w ogóle cały czas. Ach, kurczę, muszę przeładować. Ale ja umarłem. No ja widzę, no ale poczekaj, twoją... Dobić się! Pyk! Dobić wypadł! Się. Jaki zły człowiek. Pyk! Nie ma. No, dobra, chyba teraz drugie podejście. Nie? Dla Berta. Czas. Za późno już. Ale nie, dobra, spokojnie. Czekaj, respię budynek. Na razie nie strzelajcie w niego. Dobra, spoko. Dobra, Berbert, teraz podejście twoje numer 2. Jasne. Skie. Ostrzeliwujemy z zewnątrz. Ej, włączył ten. Okay. W krematorium, słyszysz? Nie. Chyba krematorium włączył, mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, czyli on to już tu jest. Ostrzeliwuj tam, ostrzeliwuj z zewnątrz, ja też będę ostrzeliwywał. Dobra. Ostrzeliwujemy, pięknie. Tak jest. Tu nie. To mi się nie podoba. Paweł, please by Paweł. Czemu Paweł umarłeś? Co? Ja? Czemu umarłeś? Nie, wydaje ci się. O nie, wiem co zrobi. Nie, Paweł. No właśnie. Co jest? No co jest? Co się dzieje? Wow! Nie.
No nie, no gościu! Wywalił mi serwer, stary! Wywalił mi serwer! Co ty gadasz? Aż tak? Czekaj, dołącz do gry. Ale ja widziałem, co on zrobił, zaczął uciekać już ogólnie. A ja cię właśnie zauważyłem wtedy, z kim chciałem strzelić w ciebie, no. No bo skończył się trochę czas antenowy, moi drodzy. No tak, i niestety musieliśmy Berberta wykończyć na szybko. A więc rzuciłem po prostu... Nie umarłem, po prostu wziąłeś mnie, wywaliłeś z egzystencji na tym serwerze. Tak, znaczy ogólnie wywaliłem kilka budynków wokół. Znaczy inaczej, budynek obok szpitala zawalił się po prostu na szpital. No. Taka sytuacja. Outgoing reliable buffer overflow. No, także... Zwoł na mnie. Tak, także tym sobie już na kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Na razie, siema i cześć. Co to było?